Cześć, hello, Siostok. Witam serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Zapraszam oczywiście na grupę na Facebooku Retro Serca i Pasji. Miło, jeśli ktoś będzie miał ochotę zajrzeć. Jeśli można, uprzejmie prosiłbym również o wsparcie finansowe. Blika, Buy Coffee oraz Buy Coffee tu macie w opisie. Walczę aktualnie z chorobą nowotworową. Jestem praktycznie bez środków do życia. Bardzo dziękuję za wsparcie. Zaczynamy odcinek. Bohaterką dzisiejszego programu jest najwspanialsza z najpiękniejszych, czyli Amiga 4000 Tower, oryginalny Tower. Jest to komputer wyprodukowany przez firmę Eskom. Oryginalnych Amig 4000 Tower produkcji Commodore wyszło bodajże 100 sztuk, 1000 sztuk. Ciężko dokładnie powiedzieć, źródła są bardzo różne. Najczęściej spotykana jest Amiga 4000 Tower produkcji firmy Eskom. No i tak jest z bohaterką dzisiejszego odcinka. Jak widać, płyta jest ogromna. Pokrótce wam tutaj omówię, co, gdzie i jak. Zaczynamy od największego tutaj z tych złącz. To jest złącze karty procesorowej. Gdzie jest procesor? Ups. Docelowo będzie tutaj montowane BFG 9060 z procesorem 060 przetaktowanym do 100 MHz. Mamy tutaj 4 wsporniki. Akurat tutaj mam z Mosiądzu. Raz, dwa, trzy. Zniknął mi z oczu czwarty. Nie ma. Trzeba go będzie dołożyć. Dołożymy, nie ma sprawy. Skręcamy na 4 śrubkach. Nie chcę teraz tego dociskać, bo nie będę jeszcze w tej chwili tej karty tam montował. Skręcamy to na 4 śrubkach. Karta się trzyma dobrze i solidnie. Dokładnie takie same złącze procesorowe ma Amiga 3000. Prócz karty BFG mam również taką kartę produkcji Commodore, procesorem 0,40 25 MHz. Jest to najgorsza możliwa karta turbo do Amigi. Nie kupujcie, nie montujcie, nie używajcie. Mija się to zupełnie z celem. Zaraz obok tego złącza procesora mamy kickstarty, w tym przypadku kickstarty 1.3 oraz złącze dysku twardego ATA Pio 0. Za pomocą odpowiedniej gaili bodajże można zupgrade'ować do Pio 2. Jest taki pan, który coś takiego opracował. Ta płyta jest po przejściach, ona była wielokrotnie naprawiana. Tu zresztą widać, że ten układ na przykład był lutowany. Zresztą sąsiedni również. Trzy ostatnie awarie tego komputera były beznadziejne. Powiem wam, co się stało. Komputer nie działał, wysyłałem do naprawy, wracał z naprawy, wkładałem do obudowy, nie działa. Amiga się uruchamia, ale nie działa ani stacja dyskietek, ani dyski twarde, tylko dyskietka kickstartem, która wyjeżdża do stacji dyskietek. Problemem były układy zlokalizowane wokół tutaj tej dziurki na śrubkę dystansową. Nie mam oryginalnej obudowy, zdecydowałem się przełożyć Amigę do obudowy AT Big Tower i mam tam trochę za krótki dystans. Efekt był tego taki, że gdy przykręcałem tą śrubkę, naprężenia laminatu w tym miejscu powodowały odrywanie układów. Nóżki wyskakiwały. Dopiero za trzecim razem z moim ekspertem mechanikiem, pozdrawiam Marek, doszliśmy do tego, co jest nie tak. On naprawia Amigę, testuje, sprawdza, wysyła do mnie, ja włączam, komputer nie chodzi. No co jest grane? I właśnie to. No nie chcę tutaj brzydko mówić na YouTubie, bo dzieci też oglądają ten kanał, ale no wiecie co. Lecimy dalej. 4 złącza na pamięci SIM. W przeciwieństwie do Amigi 4000 Desktop, ta Amiga ma wbudowany chip ROM na stałe. 4000 Desktop jest osobny gniazdo SIM, do którego wkłada się chip ROM. Tutaj tego nie trzeba robić. Standardowo oczywiście Amiga obsługuje tylko 16 MB pamięci FAST. W 1992 roku no to była taka bardzo duża ilość pamięci. Robiło to wrażenie. Ta Amiga miała kiedyś moda na 64 MB. W chwili obecnej go nie ma, ponieważ były wymieniane układy tutaj i ten mój fachowiec nie był w stanie odtworzyć tego. Tylko pamięci, która jest na karcie, na przykład tutaj tej BFG 128 MB. Jak widać, komputerek ma baterijkę. Oryginalnie był akumulator. Został on usunięty, zastąpiony gniazdem oraz baterią, co zabezpiecza samą Amigę przed uszkodzeniem z powodu wylania baterii. Bardzo fajne jest to, że mamy 5 slotów Zorro 3, tak jak w Amidze 2000. Oczywiście Amiga 2000 nie ma Zorro 3, tylko jest Zorro 2, ale również jest 5 slotów. Amiga 4000 Desktop ma tylko 4 sloty.
No ten jeden dodatkowy slot robi naprawdę sporo różnicę. Fajnie, że jest. Można z niego zrobić użytek. Ten komputer chyba jako jedyny. Nie mam pojęcia, jak to jest Amiga 3000 desktop. Mamy dwa sloty wideo typu AGA, więc możemy sobie zamontować skandubler i możemy sobie zamontować kartę Piggyback Plus, która również korzysta ze slotu wideo. Służy jako sprzętowy dekompresor filmów wideo CD. Fajna sprawa, ale zdaję sobie sprawę, że w dzisiejszych czasach mało kto zrobi z tego użytek. Prócz dwóch slotów wideo, pięciu slotów Zorro, mamy również cztery sloty ISA. One są nieaktywne. Commodore sobie wymyśliło coś takiego, że w to miejsce możemy sobie wmontować komputer połówkowy, inaczej zwany komputerem jednopłytowym. Po angielsku to jest single board computer, czyli w skrócie pakujemy sobie tutaj peceta w jeden slot ISA. Pozostałe trzy sloty ISA możemy wykorzystać jako rozszerzenia do tego komputera. Dodatkowa karta graficzna, dźwiękowa, sieciowa i tak dalej. Można szaleć. Taki był patent firmy Commodore. Amiga 2000 ma to samo, Amiga 3000 również to ma, 4000 desktop także. Jest to patent firmy Commodore, który miał na celu takim, aby ludzie, którzy używają peceta i muszą mieć w biurze peceta, no bo do domu nikt takiego komputera nie kupował, mogli w jednej obudowie mieć i Amigę, i peceta. No nie był to często spotykany patent. Ja osobiście nigdy nie widziałem, aby ktoś z tego korzystał. Chyba na zlocie amigowców widziałem jednego użytkownika, który miał włożony do takiej Amigi Pentiuma 100 MHz. Bodajże grał Blooda. Wtedy jeszcze nie było portu Blooda na Amigę. Ja widziałem najsilniejszy komputer, to był Pentium 4, 32-bitowy. Ale to była konstrukcja ogromna. Taka naprawdę bardzo, bardzo duża. Nie bardzo sobie wyobrażam, jak tak duży komputer można by zmieścić do w sumie dużej obudowy, do dużej Amigi, ale naprawdę to było zwarte i ogromne. Można kupić słabszą oczywiście jednostkę, tam Pentium 100, Pentium 200, no cokolwiek innego, ale w chwili obecnej są to rozwiązania niesamowicie drogie. Ta Amiga w tej postaci nam nie wystartuje. Prócz karty procesorowej musimy zamontować dwa urządzenia. Pierwszym jest kontroler SCSI. Właściwie to nie jest kontroler SCSI, bo kontroler SCSI jest bodajże tutaj, jeśli się nie mylę. Jest to taka płytka, którą obsadzamy w to złącze. Mamy zewnętrzne gniazdo na urządzenia SCSI. Trochę elementów biernych, kilka układów scalonych. Tutaj podłączamy zarówno stację dyskietek, bo sama płyta główna nie ma gniazda stacji dyskietek, oraz podłączamy 50-pinowy kabelek SCSI, jeśli chcemy używać tutaj takich dysków. Co ciekawego jest na tym złączu? Te oto tutaj punkty lutownicze na zewnętrzną stację dyskietek oraz na wewnętrzną stację dyskietek. Bardzo jestem ciekaw, czy faktycznie tutaj można to podlutować i czy to będzie działać. No pewnego dnia w końcu się za to wezmę i przetestuję. Drugą kartą, bez której ten komputer nie działa, no bo nie będziemy mieli obrazu, wpinamy w te złącze. Mamy standardowy port wideo, amigowe wyjście na dźwięk, tak zwane cincze, oraz mini jacka, również na dźwięk. Jest tutaj kabelek z uziemieniem, ciekawe. Tutaj podłączamy sygnał CD audio. Jeśli mamy CD-ROM i chcemy słuchać sobie muzyki z płyt CD audio, możemy sobie kabelkiem tutaj te złącze wyprowadzić. Złącze klawiatury. Duży DIN, w przeciwieństwie do Amigi 4000 desktop, to ma mini DIN-a. Nie wiem dlaczego tak to rozwiązali, widocznie był jakiś powód. Kolejne ciekawe złącze, dwie taśmy ATA. Podłączamy myszkę, joystick, port szeregowy, port równoległy oraz wyjście na kontrolery SCSI. No jest tego sporo, dosłownie komputer modularny, zanim to było modne. Mój mechanik zdecydował, że da podstawki pod układy CIA. Dam to może bliżej, żeby było lepiej widać. Oryginalnie te układy nie są w podstawkach. Jeszcze taka ciekawostka jest, zostało wymienione złącze zasilania na tego typu. Bardzo podobne złącze mają sloty Zorro Micronica oraz Amiga 2000. Oryginalnie było tutaj zwykłe złącze AT i ono przestało poprawnie działać. To znaczy wydzielała się tutaj temperatura na 5 V. Próbowałem to jakoś tam naprawić, podociskać, nie zdawało to żadnego rezultatu. Zapadła decyzja o wymianie tego złącza. Oryginalnych złącz AT-nowych nie da się kupić, są nieosiągalne. Więc były dwie opcje, albo dorwać jakąś starą, uszkodzoną płytę z peceta i z niej pozyskać złącze, co też zrobiłem. Ale okazało się, że owe złącze było w niewiele lepszym stanie niż w tej Amidze 4000.
Więc mój świetny mechanik stwierdził, że zamontuję coś takiego i to będzie działać, za to egzamin. Ja się dzisiaj biorę za montaż tego w obudowie. Mam do tej karty mediatora. Mam naprawdę sporo rozszerzeń, które bardzo chcę przetestować. Tutaj oryginalnie była taka plexi jak w Amidze 600 czy 1200. Taki materiał, który oddzielał ekran od Migi od samej Amigi. Zdecydowałem się zamontować taką bardzo grubą taśmę izolacyjną. Mam jej sporo, ona świetnie zdaje rezultat. No i tak wygląda Amiga 4000, prawie gotowa do pracy. Żeby była w 100% gotowa, potrzebny jeszcze jest procesor. I w tym wypadku cała karta procesorowa. Kończę nagrywać ten materiał. Biorę się za montaż tego do obudowy. Pokażę wam, jak ten komputer działa. Mam nadzieję, że już nie będzie żadnych problemów, tak jak kilka ostatnich razy. No i to tyle na dzisiaj. Trzymajcie się, bądźcie zdrowi. Bye bye. Bis und later, Frau.